Okej, więc mamy tutaj fabularny plot twist. The entire city just to get us. Come on, we have to take it out. I'll cover you from the air. You just find a way to stall it. Stall it? It's the size of a building! How do I get myself into these situations? Dobra, zanim ruszymy dalej, to jak zauważyliście, mieliśmy tutaj małą pogawędkę z Nefariusem, bo tam już walić tą złotą śrubkę. Może kiedyś ją sobie zdobędę, jak będę tam chciał, bo na pewno jest możliwość backtrackowania w tej gierce. Nieważne, w każdym razie. No cóż, dowiedzieliśmy się, że Obsidian Eye znajduje się na planecie Lumos, bo wiecie, hehe, Harry Potter i tak dalej. I pojawił się w międzyczasie Nefarius na dużym ekranie, który zagroził nam, że w sumie albo się wycofamy i Nefarius sobie tam będzie robił wszystko po swojemu, no albo niestety on będzie musiał nas tutaj zamordować, więc no niestety wybór jest raczej oczywisty, że no nie wycofamy się, no bo po co? Kurde, ała, 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 ja pierdziulę. Dobra, co teraz mam zrobić, bo nie bardzo kumam. Aha! I przy okazji Nefarius aktywował pewne WX-99. Nie wiem, czym jest ten VX-99, ale zaraz się przekonam, czym dokładnie to jest. Okej, widzę, że musimy teraz coś takiego robić i uważać przy okazji na lasery. Coś tutaj, coś się dzieje. Aha, czyli musimy teraz te trzy odnogi rozkręcić. Dobra, kumam, o co chodzi. Okej, to jest w miarę proste zadanie. Dawaj, 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 kolejną odnogę, dawaj, 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 dobrze, dobrze Ratchet, dobrze, kolejna odnoga została odcięta. Zajebiście. Ta będzie ciężko uciekać przed tym laserem, prawdę powiedziawszy. Szybko, 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 nie daj się, nie daj się, nie daj się Ratchet, nie daj się. Nie, daj się. Będzie dobrze. Dobrze. Trzecia odnoga zostanie zaraz rozjebana. Aha, widzę, że tutaj już znowu, kurde, powtóreczka z rozrywki, bo tym przeciwnikom, kurwa, za mało znowu. Jezus Maria, oni są naprawdę mega uparci. Osły jedne, kurde, kiedy się nauczycie, że nie zadziera się z takim lombaksem, jakim jest Ratchet? I'm
Dobra, chyba tutaj mamy już ich z głowy. Tak, mamy ich z głowy. Dobra, i widzę, co się święci. To chyba będzie nasz boss. Kurde, czemu ja ciągle tak obrywam? Widać, co się święci, moi drodzy. Oj, widać, co się święci. Zaczyna się, tak jest. Konfrontacja z Vossem. To jest właśnie ten cały WX-99, tak? To ładny tam nam VX-99. Ale fajnie będzie, jeżeli od czasu do czasu jakiś nanotek się tutaj też pojawi. Bo amunicja amunicją, ale zdrowie chyba najważniejsze. Chociaż nie, teraz chyba będziemy mieli checkpoint od momentu, kiedy on zniszczył tą swoją barierę, co nie? No, dokładnie. Elegancko. A jako, że mamy HP od początku naładowane i amunicję całą, no to lepiej być nie może. Tak więc na czym on będzie polegał? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie tutaj widzę, że on próbuje nas w jakikolwiek sposób zranić, ale no trochę mu to na razie wychodzi, więc nie będę tego ukrywał, że jest ciekawie. Właśnie, może zaczniemy bombą w niego naparzać. To też jest, kurde. Też można takie coś ogarnąć. Dobra, to najpierw zacznijmy od bomby. No troszeczkę ej, on trochę HP dostaje. Nawet bym powiedział, że całkiem sporo obrywa. O kurde. Dobra, nie mamy HP, jest słabo. Znaczy HP, amunicji. HP to jeszcze mamy. Jeden punkt co prawda, ale ej, to ja chyba już wiem, jak go pokonać. Autentycznie. Tylko kurde, najgorsze jest to, że jak on robi te pole, to ja nie mogę wtedy ten. To mnie jakoś kurde tak dziwnie zarzuca. To mi się nie podoba bardzo. To mi się akurat bardzo nie podoba, muszę przyznać. Ale dobra, to już wiem mniej więcej, jak z nim walczyć. Wiecie, muszą być parę razy tak zwane te kontrolne śmierci, żeby skumać mniej więcej tą konfrontację z nim, nie? Ale teraz już wiem, na czym to polega, tak więc easy. Teraz już nie będę niczym raczej zaskoczony, jeżeli chodzi o tę walkę. No proszę bardzo. Tak więc jak widzicie, szybko poszło. Come on,
Ej, dobra, fajnie. Chcę uciec. Yes! Udało się! Eluvina! Dobrze! You did pretty good back there. I'm heading off to refuel. Next stop, planet Lumos. Home of Fullerts, Petromites, and some of the best hover booting spots you'll ever see. Copy that. See you there. O Boże, udało nam się! Żeśmy uszli z tego życia. Możemy teraz lecieć do Krell Canyon, czyli na planetę Lumos. Hehe, Harry Potter po raz kolejny. To jest tak zwany Harry Potter reference, albo referencja do Harry'ego Pottera. Oczywiście se żartuję, nie żeby coś. Jezus Maria, ale żeśmy z życiem uszli. Mój Boże święty. Oh my god. To było naprawdę popierdolone, co tu miało miejsce. Znowu Vela Sektor, o Jezu. Ciekawe, gdzie tym razem polecimy? Nie no, ja wiem, gdzie my polecimy, ale pytanie, czy my tam trafimy. A to jest bardzo dobre pytanie, w sumie. O Jezu, czy my będziemy musieli... Mamy jeszcze minibossa teraz? A, widzę, że... Powtóreczka z rozrywki? Powtóreczka z rozrywki? No, statki. Sorry, ja się po prostu kurde zaciąłem, bo jeszcze przez chwilę kurde za szybko ślinę połknąłem i nie powiem, że nie, troszeczkę się lekko udusiłem. Tak leciutko. Dobra, gdzie są pozostałe? A tutaj są. Daleko szukać nie musiałem w sumie. Czy to jest planeta, na którą chcę lecieć? Powiedzcie mi, że tak. To jest chyba tu, gdzie mamy lecieć, prawda? No, w sumie możemy tak sobie nawet skrócić to. Mam nadzieję, że to jest to. Pollux believes the entire procedure will require approximately 183 paradoxes. 84 if the Vlad participate. Sir, might I suggest we allow the Terraknoids to examine the chamber before testing the machine? That's the matter, Lawrence! Chicken? Whoopsie, sir. Butterfingers. I just learned that the Lombaxes have destroyed the VX-99. Our sentries are searching for their vessel's signature as we speak. Unacceptable! I practically handed those squishies to you on a silver platter! How could you be so utterly incompetent?! I'll leave you two alone. If Ratchet or the Elder find the clock, our plans will be ruined! Your body will remain crushed and abandoned on Zorik. Is that what you want? I'm bringing in specialists! Cassiopeia! Well, hello there. Karina! Bonjour. And Libra. Hey, how you doing? Valkyries! Decades ago, your colony was atomized in the Erebus supernova. How would you like to have it back? That was incredible, sir! Bam! Pow! Kaboom! And then you had that awesome one-liner! What was that again? Oh, yes. One hypersonic brainwave scrambler scrambled. Oh, yeah! That was cool! No dobrze, moi drodzy. Jak mogliśmy zauważyć, u Nefariusa się pali pod dupą. Musiał on przedstawić taki nagły plan, który ma za zadanie unicestwić Ratcheta.
Oczywiście przy okazji pojmać na stałe Clanka, żeby Ratchet nie mógł go uratować. I wiadomo, o co chodzi. No po prostu w dużym skrócie chcę, żeby Ratchet został, że tak powiem, zamordowany, bardzo łagodnie mówiąc. I zaczął grozić temu całemu Lordowi Varselonowi, że jeżeli on tak dalej będzie odpierdziać, no to zostanie prawdopodobnie zastąpiony już na stałe trzema Valkyriami, czyli takimi trzema robotami. I mianowicie przedstawi on Cassiopeię, tak? Libre oraz Karinę. Karina, o ty Karyno jedna, huhu! No i wiecie, jak to mniej więcej wygląda. No już sami zresztą widzieliście po tej cutscence, że Lord Varselon był przerażony. Zresztą nie tylko on, bo jeszcze Lawrence też był przerażony. Bo nawet Nefarius nazwał go tchórzliwym kurczakiem. Tak więc, no coś jest na rzeczy, że nazwał go w taki, a nie w inny sposób. A my co? Teraz gramy jako Clank po raz kolejny. Jeżeli tęskniliście za gameplayem Clanka, to dobrze. Bo jak pamiętacie, poprzednim razem nauczyliśmy się nowej mechaniki z replayowaniem naszych ruchów. Tak więc, jest ciekawie, nie powiem, że nie. Aczkolwiek nie będę tego ukrywał, mechanika jest spoko, ale bardzo łatwo można czasami się zaplątać i no zrobić... No to totalną głupotę, no nie? Jako, że to nie jest Ratchet, no to tutaj wolę jednak skoczyć na ten dynamit i nie ryzykować rzuceniem tym czymś. Jesteśmy w jakimś Quantum Annexie. O nie! Pamiętacie? O Jezu, dobra, okej, okay, miejmy to już za sobą. Temporal recording initiated. Temporal recording initiated. Elegancko. Dobrze. To jeszcze jako tako poszło nam w miarę sprawnie. This is the most awesomest part of the clock. Large screen Crystal X display. VG 9800 game system, the works! Take a seat, sir. Orientation video is about to start. Dun-da-da-da! Orvis Industries presents The Great Clock and You, with your host, Orvis! Hello! And, is it on? Sigmund? The light is blinking. Should it be blinking? Nah. Hold on, sir. Okay, try now. Hello, and welcome to the Great Clock. You're here because you've been selected to join our team. And we couldn't be happier to have you. We have a lot to discuss. But first, let's take a look at what the Great Clock is. Eons ago, our kind entrusted the Fongoids with a special gift, the gift of time travel. We had hoped it would enrich their lives, as it did ours, but unfortunately... They loused it up! Sigmund, let's just say they were overzealous in its use. After only 3,000 short years, the Fongoids' use of time travel wore the space-time continuum thin. Paradoxes stacked on top of paradoxes, conundrums on top of conundrums, until one day... A tiny rift in the continuum destroyed 83 celestial entities. Existence, it seemed, was at an end. If the universe was to survive, it would need a heart transplant. So, I designed a special gift to repair the damage. The Great Clock. Built in the exact center of the universe, give or take 50 feet, the clock would repair the rift and restore temporal normality to the universe. And that, my son, is where you come in. There are only two rules concerning the operation of the Great Clock. Number one, under no circumstances is it to be used as a time machine. The clock is not meant to alter time, only to keep it. Number two,
Should you find yourself wanting to use the clock as a time machine, consult rule number one. Did you hear that, Sigmund? Because rule number one, you see, says don't do it. Brilliant, sir. All right. Let's go have some tea. Incredible. The Great Clock is responsible for temporal stability across the universe? Now you know why Orvis kept it such a secret. Without this station, the universe would just collapse on itself. And where is the real... Okej, dobra, to było... Taka scenka była interesująca. It's time for another lesson. Ale wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Nie wiem, czy ja na to zwróciłem uwagę w poprzedniej sesji, ale te cutscenki, te takie narysowane, te takie animowane właśnie, rysunkowe, one mi się strasznie z Crashem Mind Over Mutant kojarzą. Autentycznie, ja czuję taki vibe Crasha Mind Over Mutant. Nie wiem, czy wy też tak macie. Jeżeli graliście w Mind Over Mutant i w A Crack in Time, to myślę, że macie podobne zdanie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Powiem wam szczerze jeszcze jedną rzecz. Bardzo chcę tutaj was przeprosić za jedną rzecz. Mianowicie zapomniałem nazwy tego, co trzyma Clank, ale przypomniałem sobie, że to jest Chronoscepter. I chcę przeprosić tutaj za to, bo no, wyleciało mi to z głowy. Wybaczcie, naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Hello, XJ0461. It's good to see you again. And now, it's time for your most important lesson. What am I learning this time? The clock's primary function is to maintain temporal normality. When that normality is threatened, you must act to repair it. To była głupota, wybaczcie, naprawdę, ale jesteśmy teraz w podświadomości Clanka, jak zresztą widzicie. Primary function is to maintain temporal normality. When that normality is threatened, you must act to repair it immediately.